przeczytam fragment Księgi Malachiasza, rozdział 1, wersety od 8 do 14. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali, mówi Pan Zastępów. Teraz więc przybłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami. Od was to zależy, czy nam okaże przychylność, mówi Pan Zastępów. A gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo, nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan Zastępów, i nie jest mi miło ofiara z waszych rąk. Gdyż od wschodu słońca, aż po jego zachód, wielkie jest moje imię wśród narodów. I na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta. Bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan Zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany nie musi być najlepszy. Mówicie też, ależ to mozuł, i przychacie przy tym z pogardą, mówi Pan Zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty oszust, który w swoim stadzie ma samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan Zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. Jesteśmy w cyklu kazań o Kościele, bo Kościół to więcej niż Liga Mistrzów. Przez cały wrzesień chcemy rozmawiać o tym, w jaki sposób, co z Biblii dowiadujemy się na temat tego, jak Pan Bóg buduje konkretnie, tu i teraz, z nas, swój Kościół. Jak to odkrywamy, jak to chcemy rozwijać, co chcemy pielęgnować. Bo Kościół to zwycięska drużyna i przed nami zwycięski mecz, ale na każdym boisku wyrysowane są linie boiska. I jak piłka jest w boisku, to jest fajnie. Jak piłka wypada za linię boiska, to kończy się zabawa. Tam mogą dziać się różne bardzo widowiskowe sztuczki, ale one nie mają wpływu na wynik meczu. Liczy się tylko to, co jest w boisku. I tydzień temu powiedzieliśmy sobie o tym, że bardzo ważna linia boiska i chcemy tylko po właściwej stronie grać, to jest to, żeby Kościół był biblijny. We wszystkim, czego nauczamy, co robimy, jak się zachowujemy, co pielęgnujemy, co zanosimy do swoich domów, chcemy być wierni Pismu Świętemu. Kiedy nie jesteśmy, to znaczy, że piłka wypada za boisko i trzeba zagwizdać, przerwać mecz i zrobić wszystko, żeby piłka z powrotem była w boisku, bo tylko to się liczy. Dzisiaj drugie kazanie z tej serii. Dzisiaj drugie kazanie z tej serii o tym, że Pan Bóg, dla Pana Boga ma znaczenie, żeby rzeczy, które dla Niego robimy, żeby robić je dobrze. I powiem wam, że tekst, który przed chwilą przeczytaliśmy i tekst, który będziemy rozważać przez całe to kazanie, on jest bardzo taki napominający. Będę starał się pokazać, że tam w tym tekście Pan Bóg się, co tu dużo mówić, wnerwił i strofuje swój lud. I Bogu dzięki, że sobie siedzimy na tym kazaniu i słuchamy tego tekstu bezpiecznie, bo on nie jest o nas. Bo my nie wnerwiamy Pana Boga. Naprawdę jestem dumny z tego, że kiedy my przynosimy Bogu w ofierze to, co przynosimy, tak jak jako Kościół, tak jak tutaj dzisiaj siedzimy, jak ci, którzy siedzieli na pierwszym nabożeństwie, tak jak my teraz jesteśmy, jak ci, którzy prowadzą różne służby związane z niedzielą, w tygodniu prowadzą grupy domowe, każdy z nas przynosi to, co najlepsze. Więc to będzie bezpieczne kazanie. O tym, że Pan Bóg ceni sobie jakość i możemy ten tekst czytać, bez jakiegoś takiego, nie wiem, dramatu. Ja jestem dumny. Ja naprawdę jestem dumny z tego, co mamy w Kościele, że dzięki naprawdę oddaniu i zaangażowaniu wielu osób mogliśmy pomnożyć nasze nabożeństwa i teraz mamy dwa, chociaż wiele osób przynosi to, co ma w ofierze cennego, swój czas, swoje zdolności, swoje umiejętności. Przynosimy to i dzięki temu rzeczy się dzieją. Natomiast do samego tekstu. Tekst mówi o ofierze. W Starym Testamencie to był podstawowy i najważniejszy sposób składania Bogu swojej służby. To był ten kult ofiarniczy. Ludzie przynosili zwierzęta i w ofierze składali je przed Panem Bogiem. I już na samym początku, kiedy ten kult był ustanawiany, ofiarniczy, Pan Bóg wyraźnie powiedział w Księdze Kapłańskiej w 22 rozdziale, jak na ofiarę przynosisz, to masz przynosić to, co najlepsze,
co zdrowe, co silne, co nie ma bielma na oku, co nie ma kulawej nóżki, najlepsze zwierzęta mi przynieście. I mijają lata i przez proroka Malachiasza najpierw Pan Bóg w 8 wersecie zadaje dwa pytania. Pytanie pierwsze, a gdy składacie w ofierze to, co ślepe, te pytania są takie, że tak powiem, teoretyczne i otwierają dyskusję. Takie dobre studium biblijne się zaczyna. Czy można przynieść do kościoła coś, co w domu już mi się znudziło? Już taki serwis mam, nie wiem, kawowy, fajans, wstyd już przed sąsiadami, prawda? Przyniosę do kościoła, się nada, prawda? I się zaczyna, czy można przynieść w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Albo gdy składacie to, co chrome, czyli kulawe i chore, czy nie ma w to nic złego? I potem odpowiedź jest Pana Boga. Pan Bóg zadaje to pytanie, prowokuje i na szczęście nikt z ludzi nie zdążał odpowiedzieć. No może rzeczywiście to jest takie nawet rozsądne, nie? Mam kulawego barana, on nie jest zbyt wiele warty, na ołtarzu i tak go zabiją, więc po co ma się marnować w stadzie? Zaniosę go na ofiarę, prawda? Zdrowe zostawię rodzinie. Drożej sprzedam, z różnicy jeszcze dziecku za wycieczkę zapłacę, prawda, w cenie między tym chorym a zdrowym, a tam i tak się w świątyni zmarnuje. I Pan Bóg, to do tego chcę przekonać, że ten tekst Pan Bóg odpowiada na te dwa pytania w kolejnych wersetach w desperacji. Naprawdę jest taki moment, w którym człowiek jest zdesperowany, bo brakuje mu argumentów. Jedyne, co mi przypomina, to co za chwilę się tutaj wydarzy w tym tekście, to sytuacja, gdy nauczyciel w klasie strofuje ucznia i mówi: Adam, nie trzymaj nóg na ławce. No ale dlaczego? A to wygodnie, a to mi krążenie poprawia, nie? Argumenty mamy, prawda? Nogi wyżej niż głowa cała, prawda? Żeby... I jak już nie ma argumentów, mi się tak zdarzało jako uczniowi, widząc nauczyciela w desperacji, który nie ma argumentów, pewnie się mówi, a w domu też tak robisz? Zgadza się czy nie? A w domu też tak robisz? Gdzieś szukamy innej płaszczyzny, żeby pokazać, że to, co ktoś robi, jest niezasadne. Albo nie wiem, jak mama ma nastolatka i on jej tam pyskuje i też już mówi, że tak nie wolno. I pewnie się, a z kolegami też tak rozmawiasz? Kolegów też tak traktujesz? Przerzucamy gdzieś uwagę, bo jesteśmy w desperacji, już brakuje nam argumentów. I tutaj Pan Bóg odpowiada, czy nie ma nic złego, jak przynosicie coś kulawego do kościoła, do świątyni złożyć w ofierze, jak przynosicie to ze ślepe, jakieś ułomne i mówi, ta sama logika, tylko że ustami proroka wychodzi z Pana Boga, czyli to jest już desperacja. A do pracy tak przynieś to, co przynosisz mi w kulcie świątynnym. A zanieś to swojemu namiestnikowi, a idź z tym do urzędu i zobacz, czy dobrze ciebie przyjmą. I to jest odpowiedź. Spróbuj to przynieść namiestnikowi, zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali, mówi Pan Zastępów. Spróbuj z tym, co przynosisz w ofierze, baranek, koziołek, iść do namiestnika, zobaczymy, czy zjedna sobie jego przychylność. Bo myślenie jest takie, no w zasadzie całkiem dobry osiołek, prawda? No lekko przytarłem go na parkingu, tam były takie parkingi dla osiołków na pewno w starożytności. Ktoś tam zahaczył, jak wyjeżdżał, i wydubał mu oczko, ale reszta, no całkiem dobry osiołek, na ofiarę się nada. A Pan Bóg mówi, tego osiołka sprzedaj na Allegro, a mi przynieś nówkę, mi przynieś to, co najlepsze masz w życiu, przynieś mi i wtedy ciebie łaskawie przyjmę. I teraz nikt z nas, tak sobie wyobrażam, nie wiem, co w domu robicie popołudniami, ale raczej nikt z nas nie składa Panu Bogu zwierząt w ofierze. Prawda? Raczej... To nie jest nasz sposób okazywania, sprawowania służby, okazywania Bogu szacunku, ale przynosimy Bogu to, co mamy. Nasz czas, nasze umiejętności, nasze zdolności, nasze finanse, to, co każdy z nas ma, przynosimy Bogu. I ten tekst mówi nie tylko o tym, co działo się w Izraelu, że przynosili Panu Bogu gorsze z tego, co mieli w swoich zagrodach, a ten tekst mówi o pewnych uniwersalnych wartościach, że Bóg chce tego, co najlepsze. Bóg oczekuje od nas, że przyniesiemy Mu to, co mamy najlepszego, bo na to zasługuje, bo jest wielkim królem, bo jest wielkim Bogiem i chce, żebyśmy Go tak traktowali. W desperacji przez usta proroka mówi, zacznij to, co robisz w kościele, robić w pracy, zobaczymy, czy będzie dobrze.
I Bogu dzięki, jestem wdzięczny, że to kazanie mówię w kościele, w którym większość z nas słuchając mówi: o ludzie, gdybym ja zostawiał w pracy to, co zostawiam w kościele, to już dawno by mnie awansowali. Znam wiele osób w tym kościele, co może powiedzieć: gdybym ja w pracy wkładał tyle serca, co tutaj, to już moja firma by się potroiła, bo przynosimy do kościoła to, co najlepsze. Bogu dzięki, naprawdę Bogu dzięki i bezpiecznie sobie możemy z księgą Malachiasza dzisiaj poczynać. Bo jedna z linii naszego boiska, której dzisiaj poświęcamy uwagę, nazywa się jakość i szacunek. I wierzymy w to bardzo głęboko, ja bardzo głęboko to wierzę, że jakość mojej służby jest sposobem okazywania szacunku Bogu, któremu służę, i ludziom, których spotykam w kościele. To, co robię, to jest sposób okazywania szacunku. To, jak służysz, jak wygląda jakość twojego życia, to jest sposób oddawania szacunku Bogu, któremu służymy i ze względu na którego się spotykamy. I teraz to, co też mówi ten tekst, dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne, żeby baranek był dobry, którego przynosimy na ofierze? Dlaczego to jest ważne, że czas, który mam na spędzanie z Bogiem, na czytanie Biblii, żeby to był czas lepszej jakości, kiedy jestem wypoczęty, a nie kiedy już nie mam na nic siły i mówię: no to jeszcze tylko Biblię poczytam, ale już nie wiem, o co w niej chodzi, bo taki jestem zmęczony, bo cały dzień nie było na to czasu. Dlaczego Bóg chce to, co najlepsze? Bo gdzieś jest w Piśmie Świętym to przekonanie, że to, co przynoszę w rękach, jest obrazem tego, co noszę w sercu. Że to, co widoczne, jest znakiem tego, co jest niewidoczne. Dlatego to ma znaczenie. Że dar, który dajesz Bogu, objawia twoje serce. Zgadza się? Dar objawia serce. Oczywiście, można mieć w drugą stronę. I tu Pan Bóg mówi: przynosicie mi barachło. Upamiętajcie się, przeproście mnie za to, bo w sercach chyba nie jest najlepiej. Oczywiście przez wieki, to było 5 wieków przed przyjściem Pana Jezusa, już w czasach Pana Jezusa był inny problem. Prawda? Pan Jezus już krytykował swoich słuchaczy, że w sercu mieli brzydko, brudno, ale potrafili się ładnie ubrać na nabożeństwo i przynieść piękne dary. Pan Jezus mówi: obłudnicy. Ale Pan Jezus mówi, mówiąc o obłudnicy, nadal mówi, że to, co masz w rękach, ma związek z sercem. Nie zrywaj tego powiązania, nie kłam tutaj, kiedy tu jest źle, ale nie mówi, co my często wykorzystujemy w drugą stronę. Tu możesz przynieść byle co, najważniejsze, żeby serduszko było czyste. Rozdzielenie tego, co jest w rękach i co jest w sercu, jest takim czystym pogaństwem. Obojętnie, czy to ma być usprawiedliwienie tego, że Panie Boże, przynoszę byle co, ale w sercu jest super. Nie. Ten tekst o tym mówi: przynosicie w rękach byle co, nie szanujecie mnie i to mnie obraża. Więc jakość naszej służby jest sposobem okazywania szacunku Bogu, któremu służymy. I to jest taki żal Pana Boga. I to nie jest kazanie o finansach. To już chcę uspokoić tych, którzy siedzą lekko zdenerwowani. To nie jest kazanie o finansach. To jest kazanie o szacunku. Natomiast chcę podać jedną ilustrację tylko, dlatego, że bo ja się cały czas zastanawiałem, wiecie, Bóg ma wszystko. Ma wszystko Bóg? Cokolwiek bym mu nie przyniósł, w domu klejnoty rodowe jakieś odszukam, przyniosę. Pan Bóg i tak ma lepsze albo sobie może lepsze stworzyć. Nawet gdyby mu w RPA opróżnili te kopalnie diamentów, a chciałby mieć dużo diamentów, to sobie może w niebie stworzyć jeszcze 4 magazyny z diamentami. Więc cokolwiek przyniosę, to zawsze będzie i tak mniej niż ma. Dlaczego tak bardzo Bogu zależy, żebym dał to, co najlepsze, skoro i tak to jest mniej niż ma? Bo to jest sposób wyrażenia tego, co ja mam w sercu. I teraz pomyślałem sobie, jak traktuję Pana Boga. To, co daję, obrazuje to, jak ja traktuję Pana Boga. I czasami nie my, ale się zdarza, że ktoś, ale ufam, że nikt z nas, traktujemy Pana Boga gorzej, niż byśmy potraktowali jakiegokolwiek człowieka. I o tym mówi ten tekst. Dlatego Pan Bóg ma ten zarzut. Spróbuj potraktować tak człowieka, swojego namiestnika, szefa,
spróbuj tak potraktować urzędnika, kogokolwiek, do kogo jesteś zależny, zobaczymy, czy przyjmie ciebie łaskawie. Podjeżdżamy w centrum, jak podjeżdżamy samochodem na parking, to tam są tacy panowie bardzo często, którzy pilnują dla nas miejsca. Spotykacie takich? Oni tam już od rana wiedzieli, że o 17 przyjedziesz i czekają na ciebie, żeby ci wskazać, kierowniku, pilnowałem, mam dla ciebie piękne miejsce. Oczekują za to drobnej gratyfikacji. Niewielu z nas ją przekazuje, niektórzy przekazują, niektórzy nie, różne mamy zwyczaje, ale jak powiesz, nie, nie mam pieniędzy, nie dzieje się krzywda. Raczej jest to taki bezpieczny sport z tym szukaniem. Niektórzy wynagradzają, niektórzy nie. Ale spróbuj zrobić coś takiego. Wow, dziękuję, że Pan tu na mnie czekał. Naprawdę super, chcę wynagrodzić Pana pracę. Bardzo mi się to podoba. Chcę okazać Panu szacunek, jak bardzo to szanuję, co Pan tutaj dla mnie zrobił, że Pan mi to miejsce wskazał parkingowe. Mam tu, wyjmujesz portfel. Jeden, jeszcze, no więcej nie mam, 3 grosze. I zostaw samochód. Odważ się to zrobić. Ja bym się nie odważył. Im masz lepszy samochód, tym większa odwaga. Naprawdę. Ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Nie odważymy się kogoś tak potraktować. Zgadza się? I ufam, że nikt z nas nie traktuje tak Pana Boga, że daje Mu ochłapy. Nie mówię o pieniądzach, to jest tylko ilustracja z tym parkingiem. Ochłapy z czasu, ochłapy z talentu, ochłapy z pasji, ochłapy z pieniędzy. Nie odważymy się tak potraktować ludzi, którzy są wokół nas. Ale Bóg musiał być w desperacji, że powiedział do Izraela, spróbuj tak potraktować ludzi, jak traktujesz mnie. Zobaczysz, jak ci rzucą w twarz te twoje 3 grosze, bo przyniosłeś mi ochłapy. Musiał być? Czujemy tą emocję Pana Boga w tym tekście? Tak, to kazanie jest, żeby zachęcić nas. Warto pielęgnować tę linię, która się nazywa jakość i szacunek. Warto nie wybijać za nią piłkę, bo kiedy piłka wylatuje, to nie jest tak, że my się tu spinamy w kościele. Ze względu, nie wiem, na to, że lubimy, jak jest fajnie, a dlatego, że to się nie podoba Panu Bogu. Więc to, co chcę powiedzieć, jakość naszej służby wyraża przede wszystkim szacunek do Boga i to jest nasza motywacja w kościele, a nie do innych ludzi. Do innych ludzi też. Ale tego nas mama w szkole nauczyła, że ludziom okazujemy szacunek dbaniem o to, żeby, nie wiem, jak ich częstujemy herbatą, to nie dać im w brudnej szklance. Ale tego nas mama w domu nauczyła. To nie jest w tym tekście. W tym tekście jest przede wszystkim o szacunku wobec Pana Boga. Bo Pan Bóg o swoje się tak nie upomina. Mówi dyskretnie przez Biblię, bo jak potraktujemy tak naszych kolegów czy koleżanki z pracy, że im zrobimy, nie wiem, w spleśniałej szklance herbatę, to wiemy, że nas ukarają obmową, nieskorzystaniem z drugi raz zaproszenia w jakikolwiek sposób albo przygotowaniem nam takiej samej herbatki. Poradzą sobie. Pan Bóg jest dużo bardziej subtelny i dużo bardziej delikatny w prowadzeniu nas. Ale tak jak mówi ten tekst Malachiasza, czasami też się wnerwia, kiedy traktujemy rzeczy byle jak. Więc wszystko, co tutaj się dzieje, dzieje się ze względu na Pana Boga. Właśnie dlatego, że chcemy Jemu się podobać. Michał Anioł, kiedy w Kaplicy Sykstyńskiej dostał zlecenie na namalowanie tych swoich pięknych obrazów, stworzenia, ponad wszystkich historii biblijnych, ponad 400 postaci ponadnaturalnej wielkości jest namalowanych na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej. 4 lata mu to zajęło. Leżał na rusztowaniach, bardzo kiepskie oświetlenie. Wtedy przy ogarkach sobie oświetlano takie miejsca malowania. Nie było halogenów, żeby sobie malarz podświetlił i maluje freski piękne. Więc po tych 4 latach zniszczyło się jego zdrowie, osłabł jego wzrok, powiedział coś takiego, że miałem zaledwie 37 lat, a przyjaciele nie rozpoznawali mnie w starcu, którym się stałem. Więc to pokazuje, jak jego zdrowie też zostało nadszarpnięte, że było to tak mocno widać. Ale ktoś go kiedyś zapytał, tam w nieoświetlonym kącie Kaplicy Sykstyńskiej, po co wkładać tyle wysiłku w malowanie detali, których i tak nikt nie zobaczy? Dzisiaj wiemy, że halogenami, sztucznym oświetleniem Kaplica Sykstyńska jest cała oświetlona i każdy detal widać, ale w tamtym czasie tak nie było. Z tym sztucznym oświetleniem, z tymi nielicznymi oknami były kąty, których nie było widać. Po co poświęcać tyle czasu na malowanie detali, których nikt nie zobaczy? Wiecie, co odpowiedział? Bóg zobaczy. Bóg zobaczy.
Warto się starać. Nie dość, że Bóg zobaczy, to po 500 latach ludzkość zapaliła reflektory i przyjeżdżają ludzie z całego świata zobaczyć. Również to w tych narożnikach. Gdyby wtedy tam się nie postarał, to teraz byłaby siara. Prawda? Kaplica Sykstyńska nie byłaby tym, czym jest. Powiedzieli, no na środku ładne, a po bokach po prostu widać, że malarzowi się nie chciało. Bóg zobaczy. Dzisiaj, kiedy rano spotkaliśmy się na modlitwie przed pierwszym nabożeństwem, Milena dzieliła się rozważaniem, którego główne przesłanie było: wszystko, co dzieje się w mojej służbie, jest ze względu na Boga. To jest odpoczynek w tym sensie, że Bóg jest na tronie, dla Niego to robię i nie jestem uzależniona od tego, co powiedzą o tym ludzie. Piękne świadectwo. Mnie zachęciło do tego, żeby odpoczywać. Bóg zobaczy i to, co chcę powiedzieć, jest dla nas ważne, to, żeby było ładnie. Po 2 latach tutaj możemy pokazać zdjęcie. Dzisiaj rano mi Facebook przypomniał, jak to miejsce wyglądało równo 2 lata temu. Facebook to jest dobry wynalazek. 2 lata temu to miejsce wyglądało tak. Widać? Już widać. Dzięki temu, że wiele osób przyniosło to, co ma najlepszego i najcenniejszego, wygląda to, jak wygląda. Dzięki temu, że wiele osób przyniosło to, co ma najcenniejszego. Ale nie zrobiliśmy tego, żeby nam się tylko podobało, to też. Ale nie o tym jest to kazanie. Tego nauczyła nas mama w szkole, w domu, że warto dbać o takie rzeczy. Ale robimy to ze względu na to, że też Bóg widzi, a Jemu chcemy się podobać. Kolejna rzecz, która jest w tym tekście, no dobrze, no ze względu na Pana Boga, ale no mówię, i tak to, cokolwiek ja mu przyniosę, to i tak Pana Boga nie oczaruje i nie zadziwię. Uczestniczyłem w małej grupie w tym tygodniu, który był. Warto chodzić na małe grupy. I rozważaliśmy też ten tekst i też ja zadałem to pytanie, nie mając jeszcze na niego odpowiedzi, ale Waldek mi powiedział. Ja mówię, no ja ciągle się zmagam z tym tekstem. Dlaczego Panu Bogu zależy tak bardzo, żebym przynosił to, co najlepsze? A Waldek tak spojrzał w tekst i mówi, w 11 wersecie jest odpowiedź. Ze względu na narody, które są wokół. I w 14 wersecie to jest powtórzone. Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne, gdyż ja jestem wielkim królem, a moje imię budzi lęk wśród narodów. Mniej więcej przesłanie tego tekstu jest takie. Bóg mówi, jakość waszej służby mówi ludziom wokół, co wy tak naprawdę o mnie myślicie, jakiemu Bogu służycie. Ludzie wokół wiedzą, że ja jestem wielkim Bogiem, a wy traktujecie mnie jak dziada. Mówi to ten tekst? Ludzie wokół mówią, o, to jest wielki Bóg Izraela. O, to są ci, którzy czczą Jezusa Chrystusa, ale przychodzą, patrzą i patrzą na mój lud, a mój lud mówi, o, to jest nasz wielki Bóg, który zadawala się obierkami, któremu wystarczy niewiele, którego uczcimy naszymi ochłapami, ślepym barankiem, kulawą owieczką, nadgniłym banankiem, bo tam też jest o owocach. Przynieście najlepszy owoc na mój stół. Zabrudzacie go, myśląc, że może być byle co na moim stole. Bardzo mocny tekst, bardzo konfrontujące upomnienie się proroka o to, że to, co w sercach, to, co na rękach, świadczy o tym, co jest w serduchu. Więc Pan Bóg mówi, jestem wielkim królem i to, jak mi służysz, świadczy o tym, co o mnie myślisz. Ludzie się przyglądają. Ludzie się przyglądają. I teraz już chcę, no mówię, tak jak powiedziałem, my ofiar zwierząt raczej nie składamy, więc nie mamy problemu z kulawymi barankami, ale przynosimy swój czas, przynosimy swoją pasję, przynosimy swoje talenty. Niektórzy z nas ze swoją służbą wiążą swoje marzenia. I teraz, co myślą ludzie wokół, przyglądając się nam, o naszym Bogu? Czy to jest rzeczywiście wielki Bóg, którego imię jest potężne między narodami? Czy to jest taki byle jaki Bóg, któremu cenimy go tyle, że rzucamy mu ochłapy? Wielkie jest moje imię pośród narodów, a wy mnie znieważacie, przynosząc byle co. Dobrze, wiecie co, cały czas mówię, to co mówi ten tekst do tamtych adresatów, pilnujemy tej linii i dobrze, naprawdę nie uważam, że ten tekst mówi do nas. Mówi do nas, utwierdzając nas, w pilnowaniu tej linii. Jestem za to wdzięczny, że czytając ten tekst mówię, Boże, jestem Ci wdzięczny za to, że tak jak wszyscy jesteśmy w Kościele dla Ciebie, możemy czuć się bezpiecznie, czytając ten tekst.
Możemy jeszcze bardziej pilnować rzeczy, które są dla nas ważne. I dzieje się tak, dlatego że jesteśmy oddani. Rzeczy nie dzieją się same, ale przynosimy pasję, przynosimy staranność, przynosimy swój czas. Muzycy spotykają się w tygodniu, przychodzą wcześnie rano, wychodzą w późnej porze obiadowej. Kawiarnia, wiecie, można powiedzieć, no kawiarnia, ile to trwa? Od 11 do 11.30 i od 13, no góra do 14, no półtorej godziny w tygodniu. Wiecie, ile razy, ale przychodzimy, korzystamy z niej, ale ile razy w tygodniu ja tutaj spotykam Adama? Tego nie widać. On maluje swój kąt w kaplicy Sykstyńskiej. Zupełnie niewidoczny, nie wiedzieliście, nie? Że żeby tak to dobrze funkcjonowało, to nie jest tylko te półtorej godziny, kiedy my z niej korzystamy, kiedy Adam, Roxana dzisiaj, kolejne osoby, które z nim współpracują i tworzą to miejsce tam obok, to nie jest tylko to, co dzieje się w niedzielę, ale on w tygodniu przyjeżdża i dba o to miejsce. Wczoraj rano podjechałem tu do kościoła, 3 osoby przygotowywały tę salę na dzisiejsze nabożeństwo. Dlatego nie wstydzimy się tu zaprosić swoich przyjaciół, znajomych, bo wiemy, że nie przykleimy się do krzesła, nie potkniemy się o śmieci, bo wczoraj 3 osoby naprawdę ciężko pracowały, przygotowując tą salę na nasze dzisiejsze spotkanie. Rzeczy dzieją się dlatego, że jakość naszej służby chcemy, żeby była sposobem wyrażania szacunku Bogu i ludziom, którzy są wokół nas. I też taki apel. Im więcej nas się przejmie tą linią boiska, tym łatwiej nam będzie pracować. Jak ja chodzę czasami do teatru, a czasami do kina, częściej do kina, to mam różne podejście do spóźniania się. Jak idę do kina, to tam ktoś jest w tym kinie, jakiś jego menadżer, który uważa, że ja za mało zapłaciłem za bilet. A ponieważ za mało zapłaciłem za bilet, to jeszcze powinienem obejrzeć ileś tam reklam, którym on uzupełni swój stan w kasie. Okej, jego prawo, ale ja niekoniecznie te wszystkie reklamy chcę oglądać, więc przychodzę 10 minut spóźniony. Moja Iza zawsze mówi, że powinniśmy pójść pół godziny spóźnieni, bo tyle trwają reklamy. Ja mówię, to niemożliwe. Idziemy 10 minut, potem jeszcze 15 minut siedzi wnerwiona, że musi oglądać te reklamy. Mówiłam ci, jeszcze mogliśmy chwilę być w sklepie. A już tutaj musimy siedzieć i oglądać te reklamy. Ja je lubię, mi one nie przeszkadzają tak bardzo jak jej, więc taki kompromis. Ale nie wyobrażam sobie pójść do teatru i się spóźnić. Dlatego, że to by było oznaką wielkiego lekceważenia dla kogoś, kto występuje na scenie, dla kogoś, kto jest ze mną współwidzem, nie uchodzi. Zgadza się? Jest Bóg obecny pośród nas. Amen? Niedzielne nabożeństwo jest czymś wyjątkowym. Jest wielki Bóg pośród nas, czy tak mi się tylko wydaje? Jest. To więcej niż teatr. Ja wiem, że w niedzielę różne rzeczy się dzieją, że wszystkich w domu wykarmić, ubrać, to zajmuje czas. Nie myślę tylko, więc nie chcę, żebyśmy tak prosto sobie myśleli, że nas chodzi o tam spóźnianie się, niespóźnianie. To nie jest w tym gruncie. Ale spotykamy się na grupach domowych, spotykamy się w kościele, spotykamy się na próbach, przychodzimy poprowadzić zajęcia dla dzieci. Jakość naszej służby mówi o tym, co myślimy o Bogu, którym służymy. Dobrze jest, kiedy ludzie, z którymi współpracujemy, nie muszą na nas czekać. Lepiej jest jeszcze, kiedy my czekamy na nich. Tak jak aktorzy w teatrze czekają na widzów, bo już w ogóle to by była siara, gdyby się aktor spóźnił. Zgadza się? A gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze na niebie Pan Bóg, który mówi, to są ciemne kąty w kaplicy Sykstyńskiej. Może ludzie tego nie zobaczą, ale jeśli robisz to ze względu na imię Jezusa, On to zauważy. On to zauważy, że przynosisz, co masz najlepszego w swoim czasie i w swoim funkcjonowaniu. Nic nie podcina bardziej skrzydeł. Naprawdę, to wiem z naszego tu doświadczenia w Kościele dla Ciebie. Są liderzy wielu służb, którzy organizują
uwielbienie, organizują grupę wsparcia, która przygotowuje salę, organizują kawiarnię, organizują welcome team, który troszczy się o to, co się dzieje przed i po nabożeństwie, organizują mini kościół, organizują nagłośnienie. Nic bardziej nie podcina im skrzydeł niż to, kiedy ludzie, którym służą, których służbę koordynują, lekce to sobie ważą i nawalają od tak. A, dzisiaj nie przyszedłem. A wysłać SMS-a, że mnie nie będzie, czy nie? A no, jak mnie nie będzie, to się skapnie, że mnie nie ma, nie? Bądź wcześniej, przygotujmy się, zróbmy to. A tam. Nic bardziej nie podcina skrzydeł niż takie lekceważenie. Ale to nie jest problem, że to zasmuca ludzi, z którymi współpracujemy. Ten tekst mówi coś innego jeszcze, że niedbała ofiara, że byle jakość zasmuca Boga. No chyba przesadziłeś. Pan Bóg mnie zna, jaki jestem. Takiego mnie stworzył. Nie może kto go zasmucać. Jeszcze nigdy w życiu, nigdzie nie byłem punktualnie. Ludzie, którzy przynieśli byle co na ołtarz, usłyszeli w 10 rozdziale, w 10 wersecie, słowa, które mnie zmroziły, jak przeczytałem ten tekst. Nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan zastępów. Dajecie mi byle co, dajecie mi ochłapy. Gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo. Słyszycie ten żal w tym tekście? Co ten tekst mówi? Gdyby ktoś z was tak zamknął bramy, żebyście na moim ołtarzu nie rozpalali ognia za darmo. Tłumacząc to na polski i zrozumiały język, to jest tak, jakby Pan Bóg powiedział, gdyby ktoś tak zamknął przed tobą drzwi kościoła, żebyś nie przychodził mnie znieważać byle jakością. Gdyby ktoś, Bóg, który ustanowił ten kult, Izrael miał, składając ofiary, czcić Boga, a on odpowiada, gdyby ktoś tak przed wami zamknął bramy świątyni, żebyście nie mieli nawet sposobności przynosić mi tych kulawych zwierząt, którymi mną pogardzacie. Mocny tekst, czy nie? Dlatego ta linia jest dla nas tak ważna, dlatego wśród tych czterech linii boiska chcemy powiedzieć, jakość naszej służby i dbanie o to jest sposobem, w który pilnujemy siebie nawzajem, żeby Pan Bóg nigdy nie powiedział, wiesz co, Michał, wolałbym, żeby ktoś przed tobą zamknął drzwi kościoła, niż masz uskuteczniać taką hałę. Ja tego nie wymyślam, ja tylko parafrazuję to, co tu jest napisane. Wolałbym, żeby ktoś przed tobą drzwi kościoła zamknął, niż żebyś przyszedł i zaprezentował to, co prezentujesz. Mocny tekst. Ja nigdy nie myślałem, że Pan Bóg taki jest w goodbye teamie. Mamy welcome team, co wita i goodbye team, co żegna, nie? Ale tutaj Pan Bóg stawia się w miejscu takiego westchnienia. Wolałbym, żeby moja świątynia była zamknięta, niż jak jest otwarta, daje wam sposobność do robienia byle czego. Wolałbym, żeby tego nie było. Wow. Ale mocne. Dla mnie przynajmniej. Może wy tak jakoś, nie wiem, jesteście w lepszej kondycji. Wszystko, co jest wiele warte, ostatnia myśl tego kazania, wszystko, co jest wiele warte, wiele kosztuje. Naprawdę. To, że jesteśmy dumni, że bezpiecznie czytamy pierwszy rozdział Księgi Malachiasza, że czytamy go z poczuciem ulgi. Boże, naprawdę, chcę przynieść do Kościoła to, co najlepsze. Nie muszę się czuć przez ten tekst oskarżony. Myślę, że większość z nas nie ma prawa się czuć oskarżonymi. Możemy być dumni z tego, co tutaj robimy. To jest dlatego, że mamy świadomość tego, że coś, co jest wiele warte, wiele kosztuje. Natomiast 14 werset to był miód na moje serce, naprawdę. Na 6 lat tego doświadczenia tutaj i budowania tej linii, dlatego że zobaczyłem, że problemy, z którymi czasami się zmagaliśmy, myślę, że dzisiaj 90% z tych problemów mamy za sobą, zostaje 10% do uprzątnięcia, ale tak nie było od początku. Ale zobaczyłem, że te problemy, z którymi się zmagaliśmy, one nie są tylko nasze, ale one co najmniej mają 2500 lat, bo tyle ma Księga Malachiasza. 14 werset Pan Bóg mówi, przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca, ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Okej, to już omówiliśmy. Przepraszam, 13 werset, 13 wierszy. Jeszcze od 12 przeczytam. Stół Pana nie musi być czysty, pokarm, owoc na nim składany nie musi być najlepszy, mówią ludzie.
I Pan Bóg mówi, i mówicie też, cóż to za mozuł? Czy warto się tak trudzić? Cóż to za mozuł? Jaka to jest ciężka robota? Na wizję ciężkiej pracy, co mówią niektórzy? I prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan zastępów. I przynosicie to, co zrabowane, chrome i składacie to na ofiarę. I powiem wam tak, zdarzało się, że kiedy budowaliśmy jakąś służbę, rysowaliśmy tą linię pod tytułem jakość naszej służby, chcemy, żeby chwaliła Boga. Ktoś prychał z pogardą. A naprawdę, jak Pan Bóg będzie chciał, to czy zrobimy to dobrze, czy zrobimy byle jak i tak zadziała. Oczywiście, jak Pan Bóg będzie chciał, tak się zdarzy, ale Pan Bóg powiedział, przed chwilą przeczytałem, co chce. Chce rzeczy najlepszych od nas. Te prychnięcia z pogardą nie są najlepszym sposobem odpowiedzi na zachętę Pana Boga, daj z siebie to, co najlepsze. W tamtym czasie prychali ludzie z pogardą. Co jakiś czas ktoś prycha z pogardą. Nie prychaj! Mówię do siebie. Nie prychaj, Michał. Naprawdę. Czasami widzę, że ktoś wkłada serce i sobie myślę, robi więcej niż należy. Pójść go zatrzymać, powiedzieć, że wystarczy połowa. Nie prychaj. On przynosi najlepszego barana. Najlepszą owcę. Najświeższego banana. Jakiego zerwał w swoim sadzie. Przynosi najlepsze rzeczy. Nie prychaj z pogardą, bo Bóg widzi i mu się to podoba. Zgadza się? Nie ma co prychać z pogardą. Wszystko, co jest wiele warte, wiele kosztuje. I chciałbym, teraz już jest koniec kazania, czas na modlitwę. Powiem wam, w moim sercu jest i chciałbym się podzielić tym i mam nadzieję, że w tym kazaniu wasze serca też w ten sposób zbudowałem, bo ze mnie teraz, jak już doszedłem do końca, wylewa się jedna rzecz, dziękczynienie. Dziękczynienie za liderów wszystkich służb w tym Kościele. Za to, że nikt z nich nie prycha z pogardą. Za to, że każdy wkłada serce i mówi, Pan Bóg widzi. Nawet jeżeli maluje w ciemnym kącie kaplicy Sykstyńskiej, mówi, zrobię to najlepiej, jak potrafię. Bo Pan Bóg widzi. Bo dla Pana Boga to, co najlepsze. Jestem wdzięczny Bogu za tych, którzy opiekują się poszczególnymi służbami, za tych, którzy opiekują się uwielbieniem, utrzymaniem tego budynku, jego kawiarnią, jego stroną internetową, tym, że kazania mamy w internecie od jakiś czas w wersji również wideo, drugi tydzień, tym, że nagłośnienie fajnie działa, tym, że w swoich portfelach, jestem za to wdzięczny, jesteśmy tak szczodrzy, że planujemy wreszcie po 6 latach postawić na dobry sprzęt i dobre nagłośnienie tej sali. I jesteśmy z tego dumni i z tego się cieszymy, że możemy wydać te pieniądze i że je mamy, że przez 6 lat nam na nic nie zabrakło. Jestem za to wdzięczny, za to, że przynosimy to, co najlepsze. Jestem wdzięczny liderom za to, że tak to koordynują. Jestem wdzięczny wszystkim wolontariuszom, którzy są zaangażowani i swoją wiernością nie podcinają skrzydeł innych. Nie zaskakują byle jakością, albo tym, że nie można na nich polegać. Jestem za to wdzięczny, że mamy za co dziękować. To są dwie rzeczy, za które chciałbym, żebyśmy wszyscy podziękowali. Za tych, którzy opiekują się różnymi służbami w tym Kościele i za tych, którzy te służby budują. Za liderów i za wolontariuszy, żebyśmy naprawdę byli Bogu wdzięczni, bo dzieją się fajne rzeczy. Trzecia rzecz. Jeśli wiesz, że w czymś nawalasz i to, co robi się skulawe. I może nikt o tym nie wie, ale ty wiesz, to w 9 wersecie jest wezwanie też tego tekstu, który czytaliśmy, do tego, żeby się poprawić. Do tego, żeby zacząć serio traktować. Żeby każdy z nas, ja wiem, że tak tutaj jest, że wielu z nas może powiedzieć, Michał, gdybym ja pracował tak, jak pracuję w Kościele, gdybym tak pracował w swojej firmie, to już dawno bym awansował, ją pomnożył. Ale jeśli w twoim przypadku jest odwrotnie i sobie myślisz, gdybym tak prowadził swój dom, jak tu się staram, gdybym tak pracował, jak tutaj służę, już dawno by mnie zwolnili, to chcę ciebie wezwać, bądź dla innych zbudowaniem. Przynieś to, co najlepsze. Powstańmy do modlitwy.
Panie, wszystko, co robimy w Kościele, robimy dlatego, że chcemy, żeby Twoje imię było wywyższone między narodami. Panie, my się po prostu nie chcemy, żeby ktokolwiek wstydził, dlatego, że tutaj będziemy odwalać po prostu hałę i robić byle co, bo i tak Bóg jest na niebie i z tego nieba może nie widać szczegółów i ciemnych narożników naszych życiowych sanktuariów. Panie, chcemy w każdym aspekcie Tobie służyć jak najlepiej. I ja dziękuję Ci, Panie, za to, że naprawdę możemy być dumni. Ja, Panie, dziękuję Ci za... Panie, wszyscy Tobie teraz chcemy podziękować za każdą jedną osobę, która z pasją i oddaniem buduje Twój Kościół. Troszczy się o swoją służbę. Panie, dziękuję Ci za liderów małych grup, którzy spotykają się w tygodniu. Panie, za to, że oni naprawdę z troską i zaangażowaniem modlą się o każdych uczestników tych spotkań, przygotowują się do nich. Panie, dziękuję Ci, Panie, za to, że kiedy zapraszamy na te grupy, tak jak dzisiaj, to, Panie, mamy naprawdę fajną poligrafię w Kościele i starannie robimy te rzeczy, które widać. Panie, dziękuję Ci za to, że grupa, która prowadzi nas w uwielbieniu, Panie, tu nie chodzi o ładną czy brzydką muzykę, chodzi, żeby nasze serca przed Tobą wyśpiewać, ale dziękuję Ci, Panie, za to, że oni tak starają się, żebyśmy my, Panie, śpiewali Tobie jak najładniej i zanurzyli się, Panie, w takiej Twojej otwartości. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w miłym i w miejscu, w którym się o nas troszczą, Panie, spędzamy czas przed nabożeństwem i po nabożeństwie, rozmawiając ze sobą. Dzięki Ci, Panie, za to, że to naprawdę fajnie działa. Panie, ja dziękuję Ci za to, że nasze dzieci są na mini kościele teraz i tam naprawdę są dobrze zaopatrzone, bo komuś na sercu leży to, że to jest ofiara jego życia przed Tobą, służba w KDC Kids. Panie, dzięki Ci za to, że to jest naprawdę piękna ofiara, a on przynosi to, co ma najlepsze w swoim życiu, w swoich rękach, w swoim obdarowaniu, aby to Ciebie wywyższyć, aby naprawdę Twoje imię było wywyższone między narodami. Panie, dziękuję Ci, że jak spotykamy się w tym miejscu, ono jest każdej niedzieli tak przygotowane, że nikt z nas nie potyka się, Panie, nie wiem, o śmieci na dywanie, ale to też leży na sercu komuś, kto mówi: Boże, przynoszę swój czas i to jest najcenniejsze, co mam do Kościoła. Panie, za to, jak tutaj jest nagłośnione, jak tutaj jest, Panie, każda jedna potrzeba zaopatrzona. Za tych, którzy się, Panie, modlą o ten Kościół i składają Tobie ofiarę, Panie, naprawdę najlepszą, jaką mają w swojej służbie. Za tłumaczy Ci dziękuję, Boże, którzy przynoszą tu swoje umiejętności, obdarowanie, ale przede wszystkim pasję, żebyśmy mogli tłumaczyć każde nabożeństwo na rosyjski, portugalski, angielski. Dziękuję Ci, Jezu. Panie, za tych, którzy troszczą się o nasze multimedia, Ci dziękuję. Za to, że one są staranne i dobrze ogarnięte. Panie, za opiekę pastoralną, która troszczy się o nas w niedzielę. Panie, dziękuję Tobie za każdą jedną służbę, za każdy jeden klip, za każdy jeden dźwięk, za każde jedno słowo. Panie, za to wszystko Ci dziękuję. Za każdą minutę czasu poświęconą, kiedy jest ona przynoszeniem tego, co najcenniejsze w życiu. Dzięki Ci, Jezu. Panie, proszę, byś błogosławił nas też takim poczuciem satysfakcji, że to, co robimy, nie robimy ze względu na ludzi, którzy są wokół nas, a dlatego, że chcemy, żeby Twoje imię było między narodami naprawdę wywyższone. Panie, jeśli w czymś nie domagam, to proszę Cię, Boże, o takie przynaglenie do staranności, żeby nikt nie był rozczarowany byle jakością mojej służby. Nie chcę Ciebie obrażać, Boże, i nie chcę, Panie, tym osłabiać pasji i entuzjazmu ludzi, z którymi spotykam się w Kościele. Proszę Cię, Boże, naprawdę o taką staranność w dbaniu o tą linię boiska. Proszę Cię, Boże, żeby moje życie naprawdę było świadectwem tego, że jakość mojej służby jest sposobem, który okazuje Tobie szacunek jako wielkiemu Bogu i ludziom, z którymi spotykam się w Kościele, za których Ty, Jezu, umarłeś. I dlatego, Panie, najgodni są oni najwyższego szacunku i największej troski. Każdemu z nas, Panie, tak daj myśleć o ludziach, którym chcemy służyć w naszym Kościele. Amen.